Dzisiaj chciałem Wam pokazać zasłonaka fioletowego. Zasłonak ten fioletowy jest grzybem niejadalnym, chociaż w atlasie Ewalda Getharda jest podawany jako jadalny, ale ze względów smakowych, bo po ugotowaniu jest gorzki, nie jest, dlatego jest niejadalny. Zobaczcie, jak on wygląda. Zobaczcie na jego trzon. Widzicie, że ma taki zygzaczek na trzonie. O. Blaszki ma filcowate. Pod lupą można dostrzec na ostrzach blaszek taki meszek. Może się tutaj na zbliżeniu jakoś uda to pokazać. O, widać te blaszki. Dobrze. Takie włoski. I zobaczcie na jego kapelusz od góry. Jest taki zamszowy, filcowaty. Także mówię, on jest grzybem niejadalnym, ale ze względów smakowych. Jest w Polsce opisywany, że jest narażony na wyginięcie. W górach jest dość częsty, a to miejsce jest koło Gliwic, więc jestem mile zaskoczony. Jest tego zasłonaka naprawdę sporo owocników. Tu Wam pokazuję tylko nieliczne. Tu Wam pokażę też jeszcze może młody owocnik. O, jak wygląda. Zobaczcie, że jest zasłonięty od spodu, zrośnięty taką zasłonką. No a tutaj, tak widzicie, blaszki. Jest ich tutaj naprawdę sporo, tych owocników. Zostawiam, nie biorę. Niech sobie rosną, ładnie wyglądają. Pięknie dekorują las. W górach widywałem go dość często, a tutaj na nizinach właśnie jeszcze nie widziałem. Wam pokażę jeszcze kilka owocników. Tutaj na przykład takich mniejszych. O, proszę spojrzeć. Maluszki też są tutaj, jak widzicie. No i w tych trawach jest ich naprawdę sporo, bo gdzie byśmy nie zajrzeli, to on tutaj jest. To tyle. Będę kończył, a właśnie pokażę środowisko, w jakim znalazłem, zaraz przy drodze, w takich trawach.